Witam Was serdecznie na moim kanale, tutaj SQ9 Jadwiga Oksantypa. W ostatnim odcinku obiecałem Wam, że zbudujemy radio. Zacząłem je wtedy nawet już montować. Obecnie już jest gotowe i działa, więc zaraz Wam pokażę, jak w prosty sposób można zbudować swój odbiornik. Pierwszy swój odbiornik radiowy z bezpośrednią przemianą częstotliwości. Przepraszam Was bardzo, że trwało to trochę, ale jedna z podstawowych zasad Ham Spirit mówi, że rodzina i obowiązki są najważniejsze. Hobby może poczekać. Dlatego musiało poczekać. Ale jestem z powrotem. Mam nadzieję, że nie myśleliście sobie, że już zniknąłem na zawsze. No to co? Włączmy to. Aby Wam zaprezentować to urządzenie i pokazać Wam, że ono faktycznie działa, założyłem sobie słuchawki. Tu jest mikrofon, który normalnie używam do tego, żebyście mnie dobrze słyszeli. Sygnał ze słuchawek będzie dobrze słyszany również przez mikrofon, więc myślę, że to będzie wystarczające rozwiązanie. Jak widzicie, sprzęty, profesjonalne sprzęty za mną, w sensie profesjonalne czy wykonane fabrycznie, są wyłączone, więc nie będzie to żadne oszustwo. Odbiornik znajduje się tutaj. Sygnał doprowadzony jest z anteny LongWire, której normalnie używam na paśmie 80 metrów do łączności QRP. Zasilacz 12 V, no i sam odbiornik. Mam tutaj kilka trymerków. Jest to wersja tak naprawdę bardzo taka wstępna, pre-release. Więc zastosowałem tu normalne trymerki, takie potencjometry, ale na przykład potencjometr do regulacji głośności powinien być, do regulacji częstotliwości powinien być jednak bardziej precyzyjny, na przykład 10-obrotowy holipod. Ale na początek wystarczy. Zwiększam natężenie dźwięku, czyli AFG. Co mi słychać? Słychać, że pięknie szumi. O, już powinniście słyszeć jakieś stacje telegraficzne. Jesteśmy na początku pasma 80 metrów. Mam nadzieję, że to słyszycie. O, doszliśmy do takiego bardzo specyficznego punktu, do takiego specyficznego odcinka pasma 80 metrów. Tutaj to, co słyszycie, to są łączności cyfrowe, czyli takie łączności, które są prowadzone przez komputer za pomocą radia w paśmie po prostu fonicznym audio. Przy czym w tym paśmie mieści się to, co słyszymy tutaj, nadaje kilkanaście stacji, przynajmniej kilkanaście stacji słychać. To jest dobry punkt orientacyjny, ponieważ te łączności odbywają się w zakresie 3,580, 582, 3 różnie, ale jest to taki stały punkt w tym paśmie amatorskim. W każdym paśmie zresztą ten punkt występuje. Tu akurat no, trzeba by zaprząc komputer do tego, żeby to zdekodować. Idźmy dalej. Czyli wiemy, tu jest, czyli 580, mniej więcej. O, jakaś fonia. Jak słyszycie, tutaj ten odbiornik nie ma automatycznej regulacji wzmocnienia, więc niektóre stacje, które są bardzo mocne, przesterowują wzmacniacz, który jest tutaj zabudowany w tym mieszaczu, w tym układzie, w którym zmieszasz i wzmacniasz. Sprawdzimy później. Napiszę Wam po prostu na dole. Jeżeli jeszcze raz słyszymy, kto to nadaje, to... Dobrze, jedźmy dalej. To jest albo rosyjska, albo ukraińska stacja. jak widzicie, za pomocą tak prostego urządzenia można odbierać już stację dość daleko. Idziemy dalej. Jedziemy w pasmo, jedziemy w tą część pasma, gdzie nadajemy polskie stacje, czyli w zakresie 3700, 3720. Spróbujmy, nie wiem dokładnie czy to będzie, ale usłyszałem jakieś polskie stacje, ponieważ jest godzina 10, jest godzina 22, więc powinno jeszcze być trochę stacji, które będą korespondencję jakieś prowadzić, więc jedziemy dalej. Nie tam trenerkiem. Polska stacja. Ja wam pokażę, co tu kręcę, czym tu kręcę, w ogóle co są za nastawy. Uwaga, włączymy sobie tutaj drugi film z drugiego aparatu. Słuchajcie sobie w międzyczasie, co oni tam gadają. Zobaczcie, ściszymy może troszkę, pokażę wam co tutaj mamy. To jest regulacja wzmocnienia wzmacniacza wyjściowego. Tak naprawdę na wejście wzmacniacza dostarczam tylko część tego sygnału, który tutaj z tego potencjometru się pojawia na tym przewodzie, więc tak naprawdę reguluję wzmocnienie audio, głośniej, ciszej. Tutaj natomiast za pomocą tego trymerka mogę regulować częstotliwość. Oczywiście powinienem zastosować coś lepszego. Ten trymerek jest naprawdę nieodpowiedni do tego, ale to jest wersja półlinijska, taka kompletnie podstawowa. Za pomocą tego trymerka polaryzuję odpowiednio diody pojemnościowe, które są tutaj zamontowane w postaci jednego takiego elementu. One są przeciwstawnie skierowane. Za pomocą tego rezystora dostarczam napięcie na ten punkt wspólny, dzięki temu zmienia się nieco pojemność tego układu i mogę regulować za pomocą tego częstotliwość generatora panelu, który znajduje się tutaj. Część generatora oczywiście znajduje się tu wewnątrz tego układu SA612. Tu jest również mieszacz, którym tak naprawdę sygnał z generatora lokalnego mieszany jest ze sygnałem dostarczonym z tego filtra z anteny. I na wyjściu otrzymujemy sygnał, który jest dostarczony do wzmacniacza audio. Wiem, wygląda to strasznie. Mówiłem wam, że nie lubię płytek blackboard, bo na nich po prostu sobie nie radzę. Wolę sobie wytrawić płytkę i zlutować, bo wtedy robię to dużo ładniej. No ale z drugiej strony intencjonalnie zostawiłem tą płytkę w takim stanie, jak teraz widzicie, żeby pokazać wam, że nawet na takim układzie można coś odebrać. I słyszymy wyraźnie, że nawet jest dość selektywny, więc możemy wyłuskać z tego szumu, który tam jest w poszczególne stacje. Pokręćmy jeszcze częstotliwością, zobaczmy, że coś usłyszymy ciekawego. idziemy bliżej. Łatwo, gdzie są zagraniczne stacje rosyjskie, niemieckie, włoskie. Może coś słyszymy ciekawego? Ok, może słyszymy. Także jak widzicie, za pomocą tak prostego układu można odbierać stacje radiowe. Już w następnym odcinku postaram się, żebyśmy zbudowali ten układ w takiej już lepszej formie, żeby to po prostu działało tak, żeby można było to reprodukować. Na razie, jak widzicie, to jest taka wersja, którą chciałem po prostu zbudować po to, żebyśmy mogli po prostu ten układ dopracować, żeby potem można było go używać. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem, było dla Was inspirujące. Jak widzicie, układ, który zbudowaliśmy, działa całkiem nieźle. Jak na układ o bezpośredniej przemianie częstotliwości jest nawet całkiem zadowalająco selektywny. Mam nadzieję, że po zmontowaniu na płytce PCB, którą zaprojektujemy już niedługo, będzie działał zupełnie tak samo. Bo to będzie oznaczało, że będzie można go reprodukować w większej ilości. Każdy z Was będzie mógł go zbudować. Jest to bardzo prosty układ. Są w nim zastosowane bardzo powszechnie stosowane elementy. Może poza tym układem SA612, który trzeba jednak kupić gdzieś, ale on kosztuje około kilkunastu złotych, więc nie jest to jakiś wielki koszt. Już niedługo każdy z Was będzie mógł zbudować takie radio. Już niedługo znowu się zobaczymy. Mam nadzieję, że interwał czasowy pomiędzy tym odcinkiem i następnym będzie krótszy. Także do usłyszenia. 73 żegna się SQ9JJX. Trzymajcie się.